Wejściówka do tego muzeum za mną w Budapeszcie kosztuje 55 zł. I to jest dobry powód, żeby tam nie wchodzić, moi drodzy. Olewamy takie miejsca, lecimy spędzić ten dzień za stówkę i pokażę wam fajne miejsca, które może zrobić każdy z was budżetowo w mieście Budapeszt w jeden dzień. Żeby utrudnić sobie sytuację, wszedłem do najdroższej restauracji w okolicy i zamówiłem czarną kawę, która kosztowała mnie 18 zł. Teraz jestem co prawda bardziej pobudzony, ale zostało nam tylko 82 zł, więc zapraszam was teraz ze mną na dzień w Budapeszcie i pokażę wam, co to miasto może zaoferować wam za taką kwotę. Zapraszam. Zgłodniałem po tej kawie drogiej, powiem wam. Idziemy także coś zjeść, pokażę wam fajny lokal, w którym są dania lokalnej kuchni. Za mną, koleżanko, za mną. Dobra, moi drodzy, jesteśmy w restauracji Fritzi Papa w Budapeszcie. Od razu mi się humorek poprawił, bo zamówiliśmy, moi drodzy, pierwsze jedzonko dzisiaj. Bez śniadania, tylko po tej czarnej kawie. Naprawdę już się jeść chciało, ale zamówiliśmy sporo regionalnego jedzenia, co zaraz wam pokażemy. Dobra, moi drodzy, już wam mówię, co się zadziało w restauracji. Bardzo dobre ceny. Na początku zamówiliśmy sobie po napoju, ja wziąłem piwko duże, Alison wzięła lemoniadę, która swoją drogą smakowała jak woda z syropem, także napoje były takie sobie. Jeśli chodzi o piwko, to takie zwykłe tyskie albo Lech, można do tego porównać. Natomiast co się zadziało dalej, moi drodzy, bardzo dobre ceny, bardzo duże porcje. Wzięliśmy sobie zupkę na pół z jakimiś dwoma pierogami i była no spoko. W sensie ją bez szału, taka warzywna zupa po prostu z tym pierogiem, natomiast dosyć sycąca. Drugie danie, ja wziąłem sobie gulasz był spoko, natomiast Alison wzięła sobie paprykarz z kurczakiem. To okazało się najlepsze, przynajmniej w mojej opinii. Za wszystko wyszło 19 euro, także dzieląc to sobie na pół, to jest 9,5 euro, co daje nam, moi drodzy, 42 złote. Jak najbardziej polecam to miejsce, ceny przyzwoite, porcje sowite i dosyć smacznie. Jak chcecie popróbować lokalnie i budżetowo, Fritzi Papa, polecam, lecimy dalej zwiedzać. Dobra, moi drodzy, po takim fitym obiedzie trzeba było się przejść i przeszliśmy na drugą stronę mostu, na stronę Budapesztu, która nazywa się Buda i pokażę wam kilka miejsc z tej właśnie strony dzisiaj. Pierwszym miejscem to będzie Baszta Rybacka, na której właśnie się znajdujemy. Jest to taki punkcik widokowy, na który musieliśmy trochę podejść pod górę. Mamy tu też kawiarnię, mamy twierdzę, która jest bardzo wysoka i robi imponujące wrażenie, oraz hotel Hilton, moi drodzy, także możemy podziwiać. Przystaniemy sobie tutaj na chwilkę i pochillujemy. Jeśli chodzi o samo wejście tutaj, podziwianie widoczków oraz chodzenie obok tej twierdzy, to jest to całkowicie darmowe, także sejwujemy nasze pieniążki na inne rzeczy, tak? Nieopodal tego bastionu rybackiego, bo kilometr dalej znajduje się, moi drodzy, Zamek Królewski w Budapeszcie, także warto się wybrać, żeby zobaczyć, bo akurat jest po drodze, fajne widoczki, panorama, moi drodzy, i wejście jest za friko, także wiadomo, cały czas keep money, zwiedzamy, ale wodę by się przydało jakoś kupić, bo suszy po tym spacerze, moi drodzy, suszy troszeczkę. Patrzcie, zeszliśmy teraz w ogóle na dół z tego zamku i tam przybliżam wam teraz wycieczka, ale to nie to. Chodzi o tą kolejkę zębatą, nie? No ona kosztuje teraz około 40 zł za wjazd i chyba też zjazd, z tego co zrozumiałem. Natomiast jakby bardzo łatwo się tam dostać z buta, bo to jest kilkaset metrów, nie? I warto się przespacerować, bo też są spoko widoki po drodze. Także moi drodzy, ta kolejka to chyba tylko dla experience, dla doświadczenia nowego, wiecie o co chodzi. Ona ogólnie jest 19-wieczna, także może ktoś się jara tym i no jak będziecie wjeżdżali, no to też myślę, że lepsze widoki będziecie widzieli, no i nie zmęczycie tak nóg. Także jak chcecie zaoszczędzić czas, no to warto, ale my weszliśmy z buta i też jest spoko. Mamy wodę, żeby się nawodnić, czyli odejmujemy 3 zł, moi drodzy. No i czekamy do wieczora, bo wieczorem tutaj fajnie będzie zobaczyć ten most łańcuchowy, który znajduje się o tam, bo on będzie cały oświetlony, parlament będzie cały oświetlony. Parlament już wam pokazałem w poprzednim odcinku. Zobaczymy go jeszcze raz, bo w poprzednim odcinku był on w dzień, a w tym będzie w nocy i tyle. Także woda, zdrówko i lecimy dalej dzisiaj Budapeszt nocą. Zobaczcie, moi drodzy, jesteśmy teraz na mościku, jest wieczór. Tam dzisiaj byliśmy i tam dalej dzisiaj byliśmy. I to są fajne dwa viewpointy właśnie, bo to jest ten zamek, a tam jest ten bastion rybacki. I trochę pomyliliśmy pory, bo powinniśmy właśnie teraz być tam na górze i pokazać wam stamtąd widok. Natomiast mam nadzieję, że się nie gniewacie, ponieważ tu też jest ładnie. Stąd też fajnie wszystko widać. I Budapeszt nocą, powiem wam, że robi jeszcze większe wrażenie, niż zrobił na mnie w dzień. Chodzimy sobie, moi drodzy, wieczorem przy parlamencie. Tak jak mówiłem, zaskakuje on bardziej niż zaskakiwał mnie w dzień, moi drodzy. Po stronie Buda nie było aż tyle rzeczy, co po stronie Pest do zwiedzania. Myślę, że Budapeszt można zrobić jak się wie, jak spokojnie w 2 dni. Miasto idealne na weekend, natomiast my zostaliśmy 3. I to też jest odpowiedni czas, moim zdaniem, ponieważ jak się przylatuje, no to też ten jeden dzień trzeba sobie odjąć, bo fajnie jest po prostu się zakwaterować, zwłaszcza jak się ma lot z rana. No i wiecie, po prostu sobie pochillować ten jeden dzień. Myślę, że 3 dni to jest tak idealnie, ale jak ktoś chce się
się spiąć szybciej, no to w dwa też się da to zrobić, moi drodzy. Chillerka 0 zł, także cały czas utrzymujemy budżet, a zobaczcie, jest już wieczór. Co prawda zaczęliśmy późno, bo wyszliśmy o godzinie 13 chyba z domu dopiero, tam było jakieś lekkie śniadanko jeszcze przed, ale już tego, wiecie, nie wliczałem, bo liczą się tylko rzeczy na zewnątrz, moi drodzy. No, ale zaraz i tak pewnie jeszcze chapniemy jakąś kolację, także akurat się zepnie. Wpadliśmy, moi drodzy, po drodze do domu na kepsika, bo trochę zgłodnieliśmy akurat pod domem mamy. Mieliśmy na Greka iść, ale nie było po drodze do Greka, także poszliśmy do Turasa i powiem wam, że kebabik 18 zł, bardzo dobry. Plus jakieś tam dodatki, ale ich już nie wliczam, bo raczej nie będę ich jadł. Cheers z wami i lecimy na chatę. Patrzcie, jaka creepy winda. Let's go inside. Okay, I'm holding him. Do you think? Numero dos. Ale creepy, nigdy nie jechałem taką starą windą. It's going up? O kurde, ostro jest tutaj, nie? Musieliśmy domknąć te drzwi, żeby ruszyć. No, czasem tak bywa. Dobra, zobaczymy, czy wysiądziemy zaraz. Ona to obsrana, jak nie wiadomo co. Don't worry, don't worry. Slowly, slowly. Chyba się udało, jesteśmy na drugim piętrze. We are here, the second floor, right? Yes, succeed. Dobra, już domku, moi drodzy, home sweet home, a takie rzeczy w spożywczaku sprzedają i sobie kupiłem, moi drodzy, na spokojny wieczór, żeby sobie wybić jak to sportowy świr. Dobra, dzień dzisiaj zakończony. Tak jak mówiłem, po stronie Buda nie było dużo do zwiedzania. Jeśli chcecie zobaczyć wszystko po stronie Pest, czyli po tej stronie, gdzie więcej się dzieje w Budapeszcie, wpadnijcie na mojego poprzedniego vloga. Ja idę teraz spać, a rano podsumujemy sobie wszystko. Witam serdecznie, kolejny poranek z Budapesztu. Udało nam się chyba oszczędzić trochę kasy na dzisiaj. Stało nam jakoś około dyszki, więc akurat zaczniemy sobie ten poranek bardzo przyjemnie kawką za 9,38 przeliczając na polskie złote. Także, moi drodzy, jesteśmy już ciepłą kawą i jedziemy do nowego kraju, a w zasadzie to lecimy, bo lecimy teraz na lotnisko. A gdzie? To jeszcze w tym odcinku wam nie zdradzę. Natomiast jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, subskrybuj, zostaw dzwoneczek oraz łapkę pod tym filmem i komentarz, jak ci się podobało, żeby być na bieżąco, bo kolejna przygoda tuż przed nami. Moi drodzy, to było podsumowanie z Budapesztu. Jeden dzień, a w zasadzie to 24 godziny za 100 zł. Dajcie komentarz, jak wam się podobało i do zobaczenia w kolejnych filmach.